Ty, zalewanie. Na razie i tak trzeba idzie lać przed samym tym, bo na razie to ten puszkę zbić, nie? Kontynuuj, nagrywa się, będzie twój komentarz. Ty, może nie po gniazdku. Prąd podłączony? No. To mówię, może nie po gniazdku.
Wiele osób może się zastanawiać, co się dzieje w gruszce. O, tu mamy pompogruszkę. Beton się leje. Wiele nie widać. Samo się robi. I znika. Powoli. Mamy całą instalację tej pompy. Tu są kulki do czyszczenia potem używane. No, postaram się nagrać, jak ta kulka leci. Tu leci do kosza wszystko. I potem tą rurą na górę. Hałas jest straszny. No, widać, jak ślimak pracuje. Miesza cały czas to, co jest w koszu. Dombet, betoniarnia. Był beton na płytę od nich, teraz jest beton na strop, na tą drugą część stropu, na tą nie, na tamtą. I serdecznie polecam. Tutaj wzięliśmy beton B30 na drobnym kruszywie. Jest wszystko zajebiście. Trochę betonu spadło z pustaków, jak było zalewane, ale to żaden kłopot. Widzimy, jak to wygląda od spodu. To już jest pozalewane wszystko. Oczywiście na pustakach widać, no bo były moczone i beton sam w sobie jest przecież mokry. Ale nie ma żadnej tragedii, nie leje się jakoś strasznie. Po tej przy schodach kapie, ale to nie jest żaden kłopot. Polewanie, hej, hej, hej. Jak widać, strop zalany. Teraz tylko przychodzimy, podlewamy co chwilę. To by mu się dobrze schło. I tak teraz przez najbliższy tydzień. Sobie dobrze zasechł. I że mu się dobrze wiązało w spokoju. Jeśli ktoś zastanawia, co to za skrzynki, tam dwie, to są przepusty zrobione przez strop, tak żebym miał dostęp, żeby nie trzeba było płacić za odwierty w tym stropie, bo po co płacić za odwierty, jak teraz na etapie zalewania wiedziałem, gdzie zrobić przepusty, tak? No i to było jakby najważniejsze. Teraz trzeba polewać całe. Dzisiaj jeszcze na niego wchodzić nie będę. Jutro już będę mógł wejść w spokoju, więc jutro już sobie wejdę. Jakby się ktoś zastanawiał, jaka klasa betonu została użyta, więc w projekcie było B25, ale został zamówiony beton B30, tyle że na drobnym kruszywie, żeby było właśnie łatwiej go zagęścić, łatwiej go rozłożyć. Więc dopłaciłem do B30 i drobnego kruszywa, czyli on ma mniej więcej wytrzymałość lepszą niż B25, ale trochę mniejszą niż B30 ze względu właśnie na to, że zostało użyte małe, drobne kruszywo. Ale już wolałem to drobne kruszywo niż żeby tu były kamienie takie, jak tutaj były. Więc te parę złotych drożej na całej
na 19 metrów, które zostało tutaj zamówione. Wyszło 19, zamówiłem 19 metrów na cały strop, tam na wszystkie belki TP wyszło 19, jeszcze tam trochę zostało z metrów, więc można było mniej zamówić, ale zamówiłem 19 metrów. Na tych 19 metrach no to była dopłata rzędu 200 zł, no to niecałych 200 zł, więc uważam, że warto było dopłacić, bo jest to akurat rzecz, na której nie warto oszczędzać, jeżeli o to chodzi. To już tutaj będzie na zawsze, więc 200 zł to nie jest jakaś suma astronomiczna, a przy kosztach całego domu, no to jest tyle co nic. No. Podlane i zostawiamy, żeby schło. I za jakieś 15-20 minut znowu przyjdę i znowu podleję. I tak do wieczora, potem w nocy też będzie trzeba podlać. On się ciepły robi po prostu sam w sobie od tego, że stygnie. Znaczy stygnie, od tego, że wiąże. Więc polane można zakręcić. I za pół godziny z powrotem. Słońce coraz niżej. Już godzina 16, więc słońce coraz niżej, więc będzie coraz wolniej sechu. Chociaż o tyle dobrze. No. To hej.